Outcast jest nieco zapomnianą serią. Pierwsza część odstręcza nowych graczy wyglądem, jej remake natomiast topornością okraszoną drewnianym wyglądem. To mogą być cudowne gry i mogę się przy nich świetnie bawić, ale nawet twórcy wiedzieli, że potrzebny jest nowy początek dla gościa w pomarańczowym t-shircie. Ja nazywam się Wiktor Tarapacki, a przed wami pecetowy Outcast A New Beginning od belgijskiego Apple Studios. Gra została wydana przez THQ Nordic, z produkcją możecie się zapoznać również na PlayStation 5 oraz Xboxach Series. Oryginalny Outcast stanowił ładną, zamkniętą całość pod względem historii. Przybywaliśmy na planetę Adelphę wraz z naukowcami. Tubylcy nazywali nas Zbawicielem, w ich języku Ulukaj. Działy się rzeczy, poznawaliśmy lokalną kulturę, dobrze spędzaliśmy czas. Ostatecznie jednak wracaliśmy na Ziemię. Co działo się dalej, mieliśmy poznać w sequelu The Lost Paradise, który to niestety został anulowany. Na jego zgliszczach jakieś dwie dekady później powstał Outcast A New Beginning, który najprawdopodobniej ze względów marketingowych pozbył się dwójki w tytule. I ów, nowy początek ma sporo sensu, biorąc pod uwagę to, jak wygląda początek rozgrywki. Otóż minęło wiele lun, od kiedy Ulukaj opuścił Adelphę. Pewnego dnia po prostu się zjawia ponownie. Dlaczego? Po co? Jak? Tego nie wiemy. Bohater, czyli Cutter Slate, także jest tym powrotem zaskoczony. Miejscowi kojarzą go już głównie z opowiastek dla dzieci. Nasz Marines szybko spotyka miejscowych, którzy stawiają zbrojny opór tajemniczym najeźdźcom. Jako że wydarzenia z poprzedniej części wyparowały z umysłu bohatera za pomocą magicznego zabiegu stylistycznego nadużywanego w grach zwanego amnezją, to postanawia on dołączyć do napotkanych lokalsów. Oczywiście z czasem dowiadujemy się, iż nie wszystko jest takie czarno-białe. Bohater w końcu chce wrócić na Ziemię do swojej małej córeczki, stare echa wydarzeń z pierwowzoru zaczynają powoli przenikać do teraźniejszości, a najeźdźcy pomimo metod nie są pozbawieni motywacji przy swoich grabieżach. I tutaj od razu zaznaczę, fabuła udaje poważną i próbuje być wciągająca, jednak sami twórcy nie traktują nas jak idiotów. Zdają sobie sprawę z tego, że szybko rozgryziemy, kim jest córka bohatera oraz do jakiego gatunku należą najeźdźcy. To oczywiste i chociaż bohater może o tym nie wiedzieć, to my na spokojnie połączymy kropki. Nie zrozumcie mnie źle, główna opowieść może i jest sztampowa i trochę banalna, a na sam koniec robi kilka fikołków, żeby ostatecznie niezgrabnie wylądować na nogach, ale to nie znaczy, że nie stanowi dobrej podbudowy do przygody, którą możecie tu przeżyć. Z historią nowego Outcasta jest troszeczkę jak z pierwszym Mass Effectem. To nie główna linia fabularna ma nas wciągnąć, a postaci wraz z przedstawionym światem. A tutaj już nie ma zmiłuj. Kontynent, który przyjdzie nam zwiedzać, może nie jest ogromny, za to zgrabnie skondensowany. Tubylcy mają swoje własne problemy. Jak Duck, który przez dziedzictwo ojca staje się powoli pośmiewiskiem w wiosce. Albo konflikt starego pokolenia z nowym na uczelni. Czy też próba odnalezienia własnej drogi przez Mirka, który targany jest przez powinności wobec ojca, a naiwną chęcią robienia tylko tego, co chce. Te mikroopowieści błyszczą, stanowiąc ogromny atut gry i motywują do wykonywania różnorodnych zadań. Całość została zaprojektowana tak, żeby nie przytłaczać nowych graczy. Cutter niczego nie pamięta, więc musi się wszystkiego uczyć od nowa. Starzy fani Outcasta również znajdą tu coś dla siebie. W końcu kultury na Adelphie mają już parę wieków i choć nadszarpnięte zębem czasu, odciskają swoje piętno w historiach zapisanych w otoczeniu. Nowy Outcast ma otwarty świat, ale trochę w takim starym stylu, bez tego znienawidzonego przeze mnie endgame'u. Twórcy dostali więc możliwość zrównoważonego rozłożenia znajdziek, misji pobocznych i głównych. Te ostatnie pozwolą nam zgłębić najróżniejsze elementy mechaniki, ale również poznać perypetie lokalsów. Wiele z zadań ma kilka poziomów, z czego nie musimy wykonywać wszystkich na 100%.
Tak, podobnie jak w 1999 roku, jest możliwość zobaczenia napisów końcowych bez kończenia w pełni wątku głównego. Należy się tu ogromny plus za wywołanie poczucia progresu. Gdy przybywamy do wiosek, są one raczej w nie najlepszym stanie. Wraz z naszą działalnością tubylcy zaczynają nas rozpoznawać, a na naszych oczach osady nabierają więcej kolorów. Ba! Wiele zadań wyśle nas do różnych zakątków mapy, co pozwoli odkryć zależności w społeczności Talan. A na dodatek okaże się, że wykonując jedną misję, pomagamy ludności w innym miejscu kontynentu. To daje wrażenie sprawczości. Oto nasze poczynania w jednym miejscu są znaczące w innych zakamarkach Adelfy. Natrafimy też na takie misje, które powiedzą nam: graczu, zrobiłeś swoje. Teraz lokalsi muszą to przepracować. Zajmij się w tym czasie czymś innym. Możemy wtedy rozpocząć misję w innych częściach świata, albo zająć się aktywnościami pobocznymi. A te warto robić. Nie tylko ze względu na otrzymywane doświadczenie, ale przede wszystkim na ciekawe lokacje, do których trafiamy. Standardowe czyszczenie mapy z wrogich posterunków zapewni nam modyfikatory do broni. Ściganie błyskotek do chramów zwiększy życie, specjalne tory przeszkód pozwolą rozwinąć umiejętności związane z ruchem, a walka z zarażonymi gorkiem strefami gorknie nam kilka zorkinów, takiej lokalnej waluty, którą możemy zwiększyć zapasy przetrzymywanej amunicji, mikstur czy roślin. Wiele z aktywności zostanie automatycznie zaznaczonych na mapie, gdy tylko się do nich zbliżymy, poza jedną, która stanowi nagrodę za dokładną eksplorację – dzienniki Mistrza Anatoka. Gra sama zachęca do ich poszukiwań, bo mamy wskazówki, czego szukać. Gdy już wrócimy do zadań głównych, to możemy mieć gwarancję, że nie będziemy się nudzić. Są one dosyć różnorodne. Toczenie kuli, ucieczka przed rojem jakichś owadów, ściganie się na nom-nomach, ochrona tłon-ha, zbieranie składników na ważenie alkoholu, łowienie ryb. Robimy wiele ciekawych rzeczy i nie będę ukrywał, dają one masę radochy. Rozmowy ponownie stanowią tu ważny element rozgrywki. Napisane są z polotem, charakterystycznie dla każdej postaci i nierzadko w zabawny sposób. W końcu jesteśmy gościem, który ma wiedzę z lat 90. I to ziemską wiedzę. In theory, there was a time when scholars like you believed the Earth was flat. I don't know about the Earth, but Adelpha is flat. Oh boy. Szykujcie się na masę odniesień do popkultury i sporą dawkę skonfundowania ze strony Talan. Why so serious? Wymierzona dawka aktywności w otwartym świecie jest odpowiednia. Kończymy ją, ponieważ już jesteśmy nasyceni. A nie przejedzeni jak w niektórych dużych grach pokroju sandboxów od Ubisoftu. Podróżowanie po Adelfie jest bardzo przyjemne. Dawno nie czerpałem podobnej frajdy z przemieszczania się po różnych lokacjach. Motoryka postaci jest po prostu dobrze zrobiona. Mamy tu nawet automatyczne podążanie drogą, które nie zużywa zasobów plecaka. Ostatecznie możemy również skorzystać z daok, czyli takich portali służących do szybkiej podróży. I wiecie co? Twórcy nawet nas do tego zachęcają, bo umieszczają w taki sposób niektóre ekspozycje fabularne. To teraz przejdźmy do tego, co tak często występowało na zwiastunach i co wywoływało u mnie niemałe obawy. Czasami odnosiłem wrażenie, że Outcast promowany był jako gra akcji, pełna strzelanin, akrobacji i szybkości. Na szczęście całość ponownie jest przygodową grą akcji, a nie akcyjniakiem z elementami przygody. Co nie znaczy, że twórcy nie postarali się urozmaicić trochę rozgrywki w tym aspekcie. Dosyć szybko w grze otrzymujemy dwie bronie, pistolet i karabin. To tyle. I to aż tyle. Dlaczego? Ponieważ podczas gry zdobędziemy moduły modyfikujące właściwości pukawek. Strzelanie minami, wampiryczne wysysanie życia z wrogów, inteligentne naprowadzanie pocisków, rozprysk niczym w strzelbie. Modułów jest sporo, a ich kombinacji jeszcze więcej. Żonglowanie różnymi właściwościami pocisków i broni sprawia, że korzystanie z nich jest zabawne do samego końca przygody. Polecam odblokować miejsca na modyfikacje możliwie najszybciej. Amunicję stanowią tu dwa rodzaje helidium, takiego kryształu, który możemy znaleźć w świecie gry. Czerwony do karabinu i zielony do pistoletu. Jeżeli chodzi o tę mniejszą spluwę, to może ona strzelać również po wyczerpaniu amunicji, ale zadaje wtedy mniejsze obrażenia i z o wiele mniejszą prędkością.
Każda z broni ma niewielką korektę do strzałów, coś na zasadzie autocelowania. To przydatne, bo zachęca do pozostawania w ruchu podczas walki, nierzadko bardzo chaotycznego ruchu. I mówiąc to, trzeba zaznaczyć, że wrogowie to idioci. Przez całą grę nie udało im się mnie zabić ani razu. Chociaż czasami byli blisko. To jednak o wiele bardziej wynik mojej brawury niż ich sprytu. Fabularnie można to tłumaczyć tym, iż mamy głównie do czynienia z robotami, a nie ludźmi. Nie ukrywajmy jednak. Nasi wrogowie to przede wszystkim plac zabaw do kombinowania z modułami broni. Są jeszcze zwierzęta. Kamenaje, gomory i inna lokalna fauna. Te bardziej pokojowe stworzonka są nieśmiertelne. Na resztę da się polować. To, w jaki sposób pozbędziemy się przeciwnika, jest ważne, bo czasami można dostać różne fanty. Strzelanie do zidogów po prostu je zabija, ale dziabnięcie z bliska tarczą pozwoli pobrać specjalny kwas. Droga mory natomiast trzeba zdzielić w skoku, aby zdjąć z nich łuski i tym podobne rzeczy. Wszyscy wrogowie po wyeliminowaniu pozostawiają nam trochę amunicji, a roboty dodatkowo nagradzają nas nanokomórkami do rozwoju umiejętności ofensywno-defensywnych oraz do ulepszenia broni. Są jeszcze bossowie, ale ja naliczyłem ze 4 schematy ich działania. Nie jest to specjalnie rozwinięty segment, bo twórcy chyba bardziej skupili się na frajdzie płynącej z walki w otwartym świecie. Na przebieg potyczek może też wpłynąć lokalna ludność. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu zaufania wiosek zaowocuje specjalnymi zdolnościami, w tym takich, które przeznaczone są do walki. Roje owadów, które potrafią przegryźć się przez pancerze, czy naloty bombowe wentylop to tylko niektóre z udogodnień, które przyjdzie nam wykorzystać. A jest tego trochę więcej. Oprawa wizualna jest nierówna. Otoczenia są piękne, dzięki czemu w Adelfie łatwo jest się zakochać. Ogromne drzewa, których gałęzie stanowią jakby osobny ekosystem. Korzenie, pod którymi kryją się świątynie. Ogromne słupy, z których widać całą mapę, czy nieco tybetańskie w wydźwięku wioski. Każdy z segmentów mapy ma coś do zaoferowania atrakcyjnego dla oka. Fajnie jest polatać nad tarasami uprawy risu w głowie, posiadając jeszcze odbitki tego, jak talanie grzebali się w błocku Szamazaru. Po prostu widać postęp graficzny. Rodzimi mieszkańcy planety, którą przyjdzie nam zwiedzać, są cudownie wymodelowani i choć ich mimika oraz gestykulacja czasami wydają się ograniczone, to coś sprawia, że ja to kupuję. Dodatkowo pozornie mała różnorodność wizualna różnicowana jest strojami i głosami. W sumie twórcy troszeczkę próbują tłumaczyć małą ilość modeli twarzy tym, że główny bohater nie rozróżnia Talan od siebie. Tubylcy natomiast nie odróżniają Katera od innych ludzi, bo w ich mniemaniu są zbyt podobni do siebie. No i to w sumie dziwne, że mają pięciopalczaste ręce. Modele Homo sapiens są o poziom niżej od przeciętnego mieszkańca Adelfy. Ich mimika i ogólne zachowanie nie wybija się specjalnie ponad to, do czego przyzwyczaiły nas tytuły ze średniej półki. I choć tutaj zaznaczam, że oprawa graficzna, szczególnie gdy mówimy o postaciach i animacjach, nie sprawia wrażenia wysokobudżetowej, to muzyka? Oho, panie! Lenny Moore, który ponownie komponował melodyjki do przygody Katera Slade'a, odwalił kawał dobrej roboty i to mało powiedziane! Motywy poszczególnych wiosek i wydarzeń wkradają się w naszą duszę i napełniają ją jakąś dawno zapomnianą energią. Taką, którą można było poczuć przy pierwszym oglądaniu wczesnych lat Harry'ego Pottera czy Star Wars ze stajni starego Lucasa. Dzisiaj mało kto robi takie ścieżki dźwiękowe. Skoro już zahaczyliśmy o dźwięk, to warto pochwalić odgłosy broni i otoczenia. Nadają odpowiedniego klimatu, a strzelanie ze zmodyfikowanej spluwy jest całkiem niezłe.
angielskie głosy postaci są super. Może w jednej scenie miałem wątpliwości co do emocji, które stara się przekazać główny bohater. Ale tak poza tym jest bardzo dobrze. Talanie brzmią specyficznie, Cutter natomiast jest cudownie zagubiony i śmieszkowy. Szybko można go polubić. Something dangerous, yes. Why would anyone want a beast like that around? I'd have a ferocious fighting companion. That'd be epic. They call me the Beast Mas- No? No, that's not it. The Master of Beasts. Co zaś się tyczy polskiej wersji językowej? Dubbing w języku Mickiewicza jest okropny. Spotkałem się z opiniami, że jest zabawny, ale nie mogłem go ścierpieć. I nie zamierzam tu winić aktorów głosowych, bo ci robią co mogą. Jestem pewien, że zawiniła tu reżyseria. Przepraszam, że nie powiedziałem ci o Tłonha. Nie chcieliśmy się wystraszyć. W porządku. Przepraszam, że nie mam trąby, ale w sumie trąby są przereklamowane, skoro języki Tłonha mogą spełniać tę samą funkcję. Ja też mam język. Mógłbym pomóc. Nawet o tym nie myśl. Okej. Cutter Slate, który w oryginale zdaje się przebywać mimo wszystko w świecie przedstawionym, w polskiej wersji językowej jakby nie wiedział, czy odzywa się do kobiety, mężczyzny, dziecka czy zwierzęcia. Albo brzmi zbyt entuzjastycznie w momencie, kiedy nie powinien. W mojej opinii to nie jest śmieszny dubbing, tylko najzwyczajniej źle wykonany. Za mocno wybija z gry i wyrywa z zanurzenia niczym ciągłe pstryczki w uszy. Napisy natomiast... No, jest o wiele lepiej. Udało się oddać specyfikę języka Talan. W trakcie gry nie poczułem, żeby coś nie pasowało do kontekstu, pomimo lokalizacji, bo nie mamy tu do czynienia z dokładnym tłumaczeniem. I dobrze. Have you ever heard about Garandophobia? Bless you. Sounds like you caught a cold, mister. I'm sorry, what was the question again? Niestety ktoś zawalił testy jakości. Przykład? Na ekranie ładowania występuje podpowiedź. Gdy rozmawiasz z Talaninem, wybierz opcję Opowiedz mi o, aby dowiedzieć się więcej o świecie. Tego w grze nie ma. Nie ma takich opcji. Dlaczego taki babul został dopuszczony? Zamiast tego w konwersacjach mamy Nawet mi nie mów. Przecież to kompletnie bez sensu. Nie prosi się kogoś o to, żeby nam nie opowiadał z myślą, że nam opowie. Ty... Kim ty właściwie jesteś? Nazywam się Marco. Ważę lampę tu w bidzie. Jakby mimo wszystko kilka rzeczy tłumacze robili przez translator Google'a. Niestety, takie problemy to nie najgorsza rzecz, z którą boryka się nowy Outcast. Outcast, a new beginning, hula na Unreal Engine 4 i będąc szczerym, twórcy wskoczyli na konia, którego nie zdołali okiełznać. Grałem z pomocą GeForce Now, więc miałem dostęp do tych lepszych kart graficznych i większej mocy obliczeniowej. Cyberpunk 2077 działał bez problemu z ray tracingiem i na najwyższych ustawieniach. Outcast ciągle, notorycznie, bez ustanku i bez wytyczania żadnych granic lubił się wykrzaczyć. Przy premierze uruchomienie samej produkcji trwało 40 minut. Teraz jest lepiej, chociaż nawet dzisiaj program lubi się zaciąć. Postacie często są brzuchomówcami, a czasami po prostu grają mimiką, udając, że coś mówią. Wygląda to zabawnie, ale w grze, gdzie dużą rolę odgrywają interakcje między bohaterami, takie błędy bardzo mocno rażą. Bywa, że silnik zapomni wgrać tekstury i bardziej zaawansowane modele. Świat wygląda wtedy jak papka. Czasami zamiast gry dostajemy pokaz slajdów, no i ten jeden problem, który występował blisko premiery. Po jakichś 2-3 godzinach rozgrywki gra przestawała wczytywać funkcje niektórych obiektów. Pale licho, jeżeli to były specjalne kwiaty wybijające nas w powietrze. Mnie po 18 godzinach zabawy pojawiła się informacja, że powinienem odebrać zwój od jednego z Talan. Problem polegał na tym, że już to zrobiłem. Po prostu bawiłem się w momencie, kiedy program miał problem z wczytaniem skryptów. No i niestety, wykonanie tego konkretnego zadania było konieczne do ukończenia całej fabuły. Ten materiał mógł powstać dużo wcześniej, ale przechodziłem grę od początku. I wiecie co? Nie żałowałem.
Niesmak szybko zniknął w ferworze podróży i walk, a ja nawet wymaksowałem tytuł, co nie zdarza mi się często. Twórcy szybko poprawiają Outcasta i z każdą aktualizacją jest coraz lepiej. Już teraz gra się przyjemniej niż na premierę. Trochę szkoda, że taka sytuacja staje się standardem w branży. Ostatecznie wszystkie te glitche i przechodzenie sporej części gry drugi raz nie sprawiły, że bawiłem się źle. Niemniej, recenzencka rzetelność wymaga, abym o tym wszystkim wspomniał. I tak oto prezentuje się druga część przygód Cuttera Slade'a. Nowy początek, który czerpie wiele inspiracji z ostatnich lat i miksuje je w cudowną przygodę, polaną piękną muzyką i dobrą oprawą wizualną. Jeżeli nie znacie wcześniejszego Outcasta, nic nie szkodzi. Podtytuł tej części wybrano nie bez powodu. Chociaż stan techniczny pozostawia nieco do życzenia, to i tak obstaję przy tym, że warto sięgnąć po te pozycje, bo mam wrażenie, że podobnego doświadczenia nie znajdziecie w żadnym podobnym tytule wychodzącym obecnie na rynku. Tutaj mamy poprawnie wykonany, dobry, skondensowany, otwarty świat o odpowiednich proporcjach, gdzie zróżnicowane misje główne przeplatają się zgrabnie z tymi pobocznymi. Trzymam kciuki za sprzedaż tej gry i obyśmy doczekali się kolejnych przygód na Adelfie. Jeżeli po raz pierwszy zagracie w Outcasta, to życzę Wam wspaniałych chwil w poznawaniu tego cudownego świata. Ode mnie polecajka. A na razie trzymajcie się i... cześć! Are you the leader of this place? I am Rumbar, chief of Polena. And you are... Wait a minute. Did you just say your name is Rumbar? Son of Tequila Bar. Yes. I love you guys.